Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Na starcie chyba jestem winna przeprosinę za lekkie opóźnienie, ale to okazuje się, że mimo, że koło jest tak świetnie scentralizowane i świetnie połączone komunikacyjnie, można spóźnić się jednak zacnie, a w komunikacji mamy wiele jeszcze do poprawy. Ale Szanowni Państwo, cieszę się, że mogłam w końcu do Państwa dotrzeć, przyjeżdżając tu prosto z naszej stolicy, czyli ze Starego Miasta do Starego Miasta, można powiedzieć. A nie będę się może kłócić o koło, myślę, że najlepsze będzie jednak jak koło będzie nas wszystkich, a z okazji 660. rocznicy lokacji miasta Koła chciałam przede wszystkim życzyć Państwu wszystkiego co najlepsze, ale też podziękować, bo mnie osobiście koło kojarzy się z miastem patrzącym w przyszłość. Tak, i dla nas Wielkopolan koło właśnie takim miastem jest, a z takim miastem się kojarzy i tak jest właśnie w Wielkopolsce postrzegane, bo to właśnie dziś w dobie największego kryzysu energetycznego to koło myśli o tym, jak budować nowe źródła ciepłej energii i skąd pozyskiwać ciepłą wodę i stawia na nowoczesne rozwiązania, które w Polsce wciąż uważam są jeszcze bardzo niedocenione, czyli to, co robicie Państwo wokół inwestycji planowanych geotermii może być faktycznie wzorem, kiedy miasto, jego włodarze, radni i mieszkańcy biorą w sprawy swoje ręce i rozwiązują swoje własne problemy tutaj na miejscu, nie patrząc na nikogo dookoła, a to rozwiązywanie problemów faktycznie jest możliwe dzięki współpracy i na poziomie europejskim, i na poziomie krajowym, dzięki środkom i krajowym, i europejskim, bo wiadomo, że są to inwestycje, które muszą, powinny być i będą na pewno wspierane z różnych funduszy. Szanowni Państwo, i dokładnie takim życzę sobie, żeby koło pozostało. Nowoczesne, myślące, korzystające ze swojego dziedzictwa, korzystające z tradycji, z kultury, z dorobku, przodków, doświadczeń przodków, ale przede wszystkim patrzące w przyszłość. Ja właśnie tak koło postrzegam i życzę Państwu, by faktycznie było jak najwięcej okazji, by swoje problemy rozwiązywać tu na miejscu, podejmować swoje najlepsze decyzje, a oczywiście środków na inwestycje jak najwięcej. Też życzę, żeby mieszkańcom tutaj w Kole żyło się jak najlepiej i przede wszystkim, co dzisiaj jest niezwykle ważne dla takich rejonów jak powiat całokolski, żeby młodzież również chciała, miała po co tu pozostawać, tutaj mieć, tutaj żyć, tutaj zakładać swoje rodziny, tutaj budować domy i tutaj sadzić drzewa. I myślę, że to jest dla koła dzisiaj najważniejsze i to są cele dokładnie, które wiem, że Radzie dzisiaj przyświecają. I niech tak pozostanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. A tu drobny, taki skromny upominek dla miasta, Panie Burmistrzu. Ale my się też zrewanżujemy z panem przewodniczącym, też dla pani poseł coś mamy. Serdecznie dziękujemy również za przychylność dla naszego miasta. Bardzo dziękuję za obecność. Dziękujemy z panem przewodniczącym, że pani poseł dotarła do nas. Dziękuję.